Witam. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybieramy krzewy ozdobne do ogrodu i ich warunki glebowe. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania. Krzewy uprawiane są w zasadzie w każdym ogrodzie, czy parku. Poszczególne gatunki mogą znacznie różnić się wyglądem, rozmiarem, terminem kwitnienia i wymaganiami. Decydując się na konkretne gatunki krzewów do ogrodu, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich walory dekoracyjne, ale przede wszystkim na stanowisko i rodzaj gleby, w którym będą uprawiane. Krzewy ozdobne w ogrodzie, ciężkie, gliniaste podłoże. Propozycje krzewów ozdobnych do ogrodu na ciężkie, gliniaste podłoża to magnolia, wiśnia piłkowana, krzewuszka cudowna, pyłkowiec podolski, budleja Dawida, kalina koralowa. Krzewy ozdobne w ogrodzie, gleby piaszczyste. Propozycje roślin na gleby lekkie piaszczyste to rokitnik pospolity, żarnowiec miotlasty, janowiec bezczarny, sosny odmiany karłowe, jałowiec pospolity, jałowiec płożący, pyłkowiec podolski, berberysy, pigwowiec, głogi, śliwa tarnina, jarząb pospolity. Krzewy ozdobne w ogrodzie, gleby kwaśne. Propozycje krzewów do ogrodu na podłoża kwaśne, borówki, krzewinki, azalie, różaneczniki, hortensje, magnolia, kiścień wawrzynowy i żarnowiec miotlasty.